kilka tysięcy studentów z ponad 12 trójmiejskich uczelni. Hot, hiperotrzęsiny Trójmiasta. Imprezowa muzyka, imprezowy nastrój. Super atmosfera, super muzyka, super ludzie. Jest hot, bardzo, bardzo gorąco. Nie jestem w stanie tego opisać. Hiperotrzęsiny Trójmiasta! Cześć. Cześć. Opowiedz nam trochę, co dzisiaj się tutaj dzieje. Dzisiaj organizowane są tutaj hiperotrzęsiny Trójmiasta, czyli hot. No i generalnie rozkręcamy imprezę. Powiemy, jestem tu pierwszy raz, nigdy tu nie byłam, ale za rok przyjadę znowu. Są hiperotrzęsiny Trójmiasta i można zabawić się w każdym klubie w Trójmieście na jednej opasce. Jest zajebista impreza, dobra moc, trzeba tutaj przyjść. Dobra. Jesteśmy w organice, jak jest w środku, powiem. Pełno ludzi, cały czas przychodzą, cały czas wychodzą. Widzę, że zaczyna brakować opasek. 4 razy zamawialiśmy dodatkowe. Jesteśmy na Monciaku w Sopocie, spotkaliśmy z najsławniejszego gdańskiego beatboxera, Pawła. Cześć, Paweł. Siema. Najsławniejszy. Ja jestem Damian. Miejsławny. Paweł i Miejsławny Damian zaprezentują nam gdański beatbox. Dobra, lecą tu dobre rozkminy, bo lecą teraz Trójmiasto, Trzęsiny i to jest Sopot, 13 października. To mam dobrą imprezę, to Jarnika, to jest Gdańsk 20, także sprawnie orientuję się. W jakiej uczelni jesteście? Gdynia, Akademia Marynarki Wojennej. Oni też bawią się na chocie. Uniwersytet Gdański. Politechnika! Akademia Marynarki Wojennej. Akademia Morska! Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej. To, co dzisiaj się dzieje i to, co macie okazję dzisiaj śledzić, to nic innego jak hot. Hiperotrzęsiny Trójmiasta, które już od 5 lat goszczą na trójmiejskim kalendarzu kulturalnym. Oto Trzęsiny Trójmiasta 2011, jesteśmy w Dreamie. Byłam na razie w 3 klubach. Który? Czekolada, Soho. Ego? Dla kobieta? Backstage. Wszędzie jest pełno, według moich informacji. Najwięcej jest być może w Dream Clubie, bo to jest największy generalnie klub, który jest w całym Sopocie, tak? Gdzie kierujesz tą olbrzymią falę ludzi, którzy idą na imprezę? To znaczy, kieruję ich tam, gdzie jest najlepsza zabawa generalnie. Teraz kieruję najbardziej do organiki, gdzie tam są jeszcze w ogóle wolne miejsca, tak? Jak widzicie, dobrych nastrojów nie brakuje. Są ładne dziewczyny, są przystojni faceci. Nie ma czego żałować. To, co dzisiaj stanie się w tym mieście, zapisze się w historii na bardzo, bardzo długo. Jak widzicie, jest tutaj bardzo wielu młodych ludzi, którzy potrzebują niczego innego, jak tylko dobrej imprezy. Jeżeli studiować, to tylko z przytupem. Nauka, nie samą nauką żyje człowiek, aczkolwiek trzeba o niej pamiętać. Trzeba pamiętać, że coś się zawaliło, kiedy imprezuje się w tak intensywnym tempie.
Słuchajcie, pierwsza rzecz, która kojarzy wam się ze studiami. No picie. Więcej nauki czy więcej alkoholu? Alkoholu. Studiowanie to imprezowanie. Imprezowanie? W jakich klubach już byłaś? Czyli jest tłoczno. Kabanie, backstage i w Krzywym Domku. Ja się bawię. Bawi się naprawdę bardzo dobrze. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że będzie aż tak wesoła ta impreza dzisiejsza. Okej, okay, przyznaję, od 7 lat już chodzę na choty. Z roku na rok jest coraz lepiej, naprawdę. Najlepsza jest impreza? Tak, najlepsza. Tak. Zła kobieta, kocha bagana, czekolada. Co z nauką? Od 50 lat. Tak jest, tak trzeba. A jaki to jest ten? Telewizja? TVN, nie, dziękuję. TVP1? Kiedy tu przyjechałeś? Karaszo, jestem z Gdańska, tak jest. Tu się urodziłem, tu się wychowałem i tu pozostanę.